Proszę Państwa, Radio Conchita nadaje i już. Proszę być z nami. Zapomniał chyba, jaka jest rola polityka, który otrzymuje mandat od wyborców, powiedziała premier Beata Szydło. Szefowa polskiego rządu w ten sposób odniosła się do słów szefa Platformy Obywatelskiej, który chce postawienia przed Trybunałem Stanu prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. W ocenie Schetyny prezydent podpisał nielegalnie przyjęty budżet na 2017 rok. Naszą rolą, tak jak wspomniałam wcześniej, jest zajmować się sprawami Polaków. Jest też dbać o państwo, jest dbać o ojczyznę. Ci, którzy sieją zamęt, mają złe intencje. I wszystkie działania, które były podejmowane w ostatnich tygodniach przez polityków opozycji Nowoczesną i Platformę, przez pana przewodniczącego Schetynę, niestety nie były działaniami konstruktywnymi. Nie po to nas Polacy wybierają. Polacy nas wybierają po to, byśmy pracowali i rozwiązywali ich problemy. I ja tak to postrzegam. Budżet państwa został przyjęty zgodnie z regułami, zgodnie z prawem, jest budżetem legalnym. Wcześniej poseł Beata Mazurek, rzecznik PiS-u, zwróciła się do polityków Platformy, aby nie eskalowali konfliktów. Ciąg dalszy kabaretu, powiedziałabym, trwa. Ja jednak bym apelowała do Grzegorza Schetyny i polityków Platformy Obywatelskiej, by już nie eskalowali niepotrzebnie konfliktów. Czas na rozmowy na temat budżetu był. Czas na rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim, o którą to rozmowę wnioskował pan Grzegorz Schetyna, był. Zaproszenia nie skorzystał. Ja rozumiem, że musi walczyć o przywództwo nie tylko w opozycji, ale i w Platformie Obywatelskiej, ale niech nie robi tego kosztem Polaków, bo Polacy na to nie zasługują. Głosowanie nad budżetem w Sejmie odbyło się w sali kolumnowej. Marszałek niższej Izby Parlamentu był zmuszony przenieść głosowania ze względu na okupację sali plenarnej przez posłów PO i Nowoczesnej. Część opozycji twierdzi, że podczas głosowania nie było kworum. Wielokrotnie zaprzeczał temu marszałek Marek Kuchciński. Kancelaria Sejmu upubliczniła także nagrania z sali kolumnowej przedstawiające głosujących polityków. Protest opozycji po blisko miesiącu zakończył się w ubiegłym tygodniu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce ograniczyć możliwość adoptowania polskich dzieci przez zagraniczne pary. Przedstawiciele resortu podnoszą, że adopcja międzynarodowa to relikt, od którego większość państw już odchodzi. Ponadto dzieci wychowane poza granicami kraju bardzo szybko tracą związki z jego kulturą i językiem. Minister Elżbieta Rafalska w rozmowie z naszą redakcją podkreśla, że przy adopcjach zagranicznych dochodzi bardzo często do rozdzielania rodzeństw. Dodatkowo zwraca uwagę, że dzieci niepełnosprawne stanowią jedynie 1/5 wszystkich adopcji zagranicznych. Wtedy te dzieci adoptowane tracą bezpowrotnie szansę na taki kontakt z rodzeństwem w kraju. Pozbawiamy też tych dzieci, o tym wyraźnie mówimy, możliwości dorastania w Polsce, w kraju ojczystym. Często te związki z krajem są też zerwane. Bardzo często mówiąc o procedurze adopcyjnej, adopcji za granicą, mówimy o tym, że dotyczy to niemalże wyłącznie wszystkich dzieci niepełnosprawnych, a nie jest to prawdą, ponieważ ta adopcja, a ich jest średnio około 300 rocznie, dotyczy dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością tylko w 20%.
Ministerstwo Rodziny planuje docelowo zmniejszyć z 3 do 1 liczbę ośrodków mających prawo do przeprowadzenia zagranicznych adopcji polskich dzieci. Resort chce też, by do 2020 roku zniknęły tradycyjne domy dziecka, a dzieci miałyby trafić, jeżeli nie do adopcji, to do rodzinnych domów dziecka lub rodzin zastępczych. Komisja Zdrowia ma zaopiniować dziś dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw regulacji nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne. Nowela zakłada rozbicie monopolu sieci aptek. Według projektu aptekę będzie mógł prowadzić tylko farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu. Nowelizacja przewiduje też, że jeden farmaceuta lub spółka farmaceutów będzie mogła prowadzić lub kontrolować maksymalnie 4 apteki. Autorzy projektu przekonują, że pozwoli to na efektywny nadzór nad prowadzoną działalnością. Jednocześnie zablokuje to narastające zjawisko monopolizacji rynku aptekarskiego przez kilka dużych podmiotów. Ważnym aspektem projektu jest także poprawa bezpieczeństwa pacjentów, wskazuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Buda, przedstawiciel wnioskodawców. Farmaceuta to pewnego rodzaju gwarancja albo większego rodzaju pewność, że będzie wykonywana ta opieka farmaceutyczna w sposób właściwy. Ja przypomnę, że dzisiaj, jeżeli tylko kierownikiem taki jest farmaceuta, to on jest pod naciskiem i pod wpływem właściciela, który mówi mu, ten lek sprzedajemy w takiej ilości, a ten w innej. Wykonujemy wynik sprzedażowy, dlatego że to musi się wszystko opłacać. Bez względu na to, że farmaceuta myśli, że jest lepszy lek będący na przykład zamiennikiem polskim. On nie może tego doradzić, bo ma narzucone przez właściciela właśnie to, żeby konkretny lek sprzedawać. My chcemy go uwolnić, żeby był samodzielny w tych decyzjach i żeby brał też za te decyzje odpowiedzialność. Wnioskodawcy mówią też o innym znaczącym wymiarze projektu. To repolonizacja aptek, które dziś w znacznym stopniu są w rękach kapitału zagranicznego. Z Sejmu dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska. Pierwsza poranna tura wyborów na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego nie przyniosła rozstrzygnięcia. Zgodnie z oczekiwaniami najwięcej głosów, bo aż 274, zdobył kandydat Chadeków Antonio Tajani. Kandydata drugiej największej frakcji w Parlamencie Europejskim, Porozumienia Demokratów i Socjalistów, Gianniego Pittelle, poparło 183 deputowanych. Przed ogłoszeniem wyników pierwszej tury na sali plenarnej trwały gorączkowe rozmowy z pozostałymi kandydatami, ale żaden z nich nie zdecydował się na wycofanie swojej kandydatury. Nie zgłosił się też żaden nowy pretendent do objęcia stanowiska szefa Parlamentu Europejskiego. W kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W większości Polski słaby śnieg. Temperatura maksymalna od -5 do -1 stopnia. Na Pomorzu i Wybrzeżu dziś od -3 do 0. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. Na barometrach w Warszawie 1022 hektopaskale. Ciśnienie będzie rosło. To były wiadomości w Radiu Maryja. Podejmiemy temat wiara i tradycja kontra zaświadczenie i sekty. Naszymi gośćmi będą ksiądz Piotr Krasuski i pan Andrzej Wronka. Początek rozmów w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Natomiast w Radiu Maryja o 21.30 w audycji dla małżonków i rodziców rozmawiać będziemy na temat żona koroną głowy męża. Nasi goście to panie Agnieszka Strzoda i Ewelina Chełstowska oraz ojciec Piotr Zajączkowski. Serdecznie zapraszamy. Przyjaciele, współpracownicy, kochana rodzina Radia Maryja. Uwaga, od niedzieli 8 stycznia jest nowy program w telewizji Trwam. Transmisja z pielgrzymek do ojczyzny ojca świętego Jana Pawła II. Warto to zauważyć. Ci, którzy brali udział w tych pielgrzymkach, niech sobie przypomną, niech przeżyją jeszcze raz. Niech zobaczą na ekranie ojca świętego Jana Pawła II, jeśli nie możemy go widzieć już w rzeczywistości. Niech zobaczą także te pielgrzymki, przeżyją je ci, którzy byli jeszcze wtedy dziećmi, czy jeszcze ich nie było na tym świecie. Poznajmy naszego największego rodaka, wielkiego świętego. Nagrywajmy także te programy. Miejmy w naszych domach wideotekę, fonotekę, biblioteczkę z dziełami, z książkami ojca świętego Jana Pawła II i o nim
materiały przeróżne, literaturę. Dajcie to waszym dzieciom, waszym wnukom. Przybliżajcie to. Będą miały najpiękniejszy wzór do naśladowania, do kształtowania swojego charakteru. No tak jest. Kochana rodzino Radia Maryja, polska rodzino Radia Maryja. Od jakiegoś czasu, dłuższego czasu, widzimy, jak w Polsce narasta fala nienawiści, budzenia nienawiści jeden do drugiego. Niesamowitą rolę odgrywają tutaj media. Zamiast wyciszać, zamiast wprowadzać pokój, rozwijają spirale nienawiści. Jest jakieś dziwne przeciwstawianie jednych przeciwko drugim. To nie prowadzi do niczego dobrego. A jeszcze bardziej teraz to się potęguje. Polacy zwykle potrafią przebaczać. To jest w naszym duchu. To jest w sercu Polski, Polaków, w sercach naszych. Przebaczyć drugiemu, nie nosić urazy. Potrafiliśmy przebaczyć największym oprawcom. Potrafiliśmy przebaczyć katom, chociażby z II wojny światowej, czy to tym ze wschodu, czy z zachodu. A jakoś dziwnie nie chcą podać ręki jeden drugiemu. Ta niechęć do podania ręki, to nie jest polskie, to nie jest polski duch. To nie jest w naszej mentalności. W tej sytuacji można tylko powiedzieć, nie budźcie dzikiego zwierza, bo raz przebudzony nie cofnie się przed niczym. Nie budźcie dzikiego zwierza. Tym dzikim zwierzem jest nienawiść. Ona może doprowadzić do strasznych rzeczy. Obserwujemy, co dzieje się w świecie. Do czego prowadzi nienawiść? Obserwowaliśmy to, mówiłem to już kiedyś, chociażby to, co stało się z Jugosławią. W tej sytuacji módlmy się jeszcze bardziej za ojczyznę. I nie dajmy się prowokować. Módlmy się za ojczyznę. Gaśmy tę nienawiść. Niech zwycięża wszędzie miłość, przebaczenie, podanie ręki, zatroskanie o to dobro wspólne, którym jest nasza umiłowana ojczyzna. Prosimy o gorącą modlitwę. Bardzo wielu z was jest zaniepokojonych, dochodzi do nas. Mówicie nam o tym. Prosimy o modlitwę. Żarliwa modlitwa niebiosa przebija. Prośmy o modlitwę, o pojednanie w Polsce. O to, żebyśmy wszyscy byli zatroskani o ojczyznę. A rozmowy niech będą merytoryczne. Niech nie będzie budzenia nienawiści jeden do drugiego. Przeciwstawiania jednego drugiemu. Tak niedawno było Boże Narodzenie, łamanie się opłatkiem. Niech wyda wielkie owoce ten opłatek, niech wyda wielkie owoce w naszych sercach. Ten, który staje się chlebem dla nas i niesie pokój. Thank you.
edycja Aktualności Dnia. Drodzy Państwo, trwa wizyta prezydenta Polski Andrzeja Dudy w Izraelu. Polska sprzyja procesowi pokojowemu na Bliskim Wschodzie. To główna też myśl wypowiedzi. I teraz posłuchajmy wypowiedzi pana prezydenta, a potem też komentarz do tego wydarzenia. Ekscelencjo, panie prezydencie, szanowni państwo ministrowie, wszyscy dostojni zgromadzeni goście, przede wszystkim chciałem ogromnie podziękować panu prezydentowi za zaproszenie do Izraela i za tą możliwość dzisiejszego spotkania i rozmowy, bo rzeczywiście, tak jak pan prezydent powiedział, więzi łączące nasze narody mają tysiącletnią historię i to jest relacja, która jest opleciona wzajemnymi związkami i rodzinnymi bardzo często, ale przede wszystkim także i kulturowymi. To jest wielka wartość, która bezsprzecznie łączy nasze narody. Chciałem w tym miejscu wyrazić radość, panie prezydencie, i podziękować jeszcze raz za to, że w 2014 roku był pan obecny w moim kraju, w Warszawie, na uroczystości otwarcia inauguracji Muzeum Historii Żydów Polskich. Ten wspaniały obiekt jest właśnie świadectwem i dokumentem tej naszej wspólnej tysiącletniej historii, niezwykle ważnej, zwłaszcza dla młodego pokolenia. Niezwykle ważnej dla młodych ludzi w Polsce i niezwykle ważnej dla młodych ludzi tutaj w Izraelu, którzy Polskę odwiedzają, aby właśnie widzieli głębię tych związków, aby widzieli wzajemne więzi kulturowe, aby widzieli wzajemny wpływ, jakie wspólnota żydowska żyjąca w Polsce przez ponad 1000 lat wniosła do budowy polskiego państwa i jego kultury, ale także, aby widzieli i rozumieli ten wpływ, który Żydzi urodzeni w Polsce wnieśli później do budowy państwa Izrael, przynosząc ze sobą z polskich ziem, z tych rodzin, w których urodzili się na terenach Polski, to, co w moim przekonaniu najlepsze, to, co między innymi właśnie pozwoliło zbudować silną państwowość i piękne państwo izraelskie, które no, mam ten zaszczyt i przyjemność teraz właśnie w czasie tej mojej podróży podziwiać. To prawda, panie prezydencie, w ostatnich dniach września zeszłego roku byłem tutaj w Jerozolimie po to, żeby oddać hołd panu premierowi, panu prezydentowi Shimonowi Peresowi w jego ostatniej drodze, a także podziękować mu wraz z wieloma innymi światowymi przywódcami za wszystko, co przez lata swojego życia i działalności politycznej zrobił. I dla Izraela, ale przede wszystkim dla świata, a także dla polsko-żydowskich relacji, dla relacji pomiędzy naszymi krajami. Shimon Peres był właśnie jednym z tych, o których mówiłem. Tak? Urodził się w małej miejscowości na terenach II Rzeczypospolitej w 1923 roku w Wiszniewie, gdzie mieszkała wspólnota żydowska, o której sam mówił, że miał takie poczucie, jak gdyby urodził się w Izraelu, albowiem ta właśnie niewielka wspólnota, w której żył i w której się wychowywał w Polsce w II Rzeczypospolitej, miała tam doskonałe warunki do tego, aby się rozwijać i kultywować swoją religię, kultywować swoje zwyczaje, budować swoją kulturę w obrębie polskiej kultury, na którą składało się wiele nacji wtedy i wszystkie one wnosiły wielki dar do budowy II Rzeczypospolitej, tak jak i wielu obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, którzy przelewali krew w obronie polskiej niepodległości, dla odzyskania polskiej niepodległości, czy dla obrony Rzeczypospolitej przed niemieckim najeźdcą w 1939 roku. Wielu z nich zapłaciło za to życiem w boju wtedy. I my Polacy cały czas o tym pamiętamy. Te więzi historyczne są niezwykle silne. Tak jak pan prezydent powiedział, w tej historii był też dramatyczny moment. Tym dramatycznym momentem była właśnie niemiecka napaść na Polskę. Było to, co później stało się na okupowanych przez Niemcy hitlerowskie polskich ziemiach. Były fabryki śmierci, był Holokaust, w który tak straszliwy
który w tak straszliwy sposób dotknął naród żydowski, zabierając wielu synów tego narodu, ale zarazem, który w pewnym sensie był motorem do tego, aby budować silne i bezpieczne państwo izraelskie, w którym, tak jak powiedziałem, współuczestniczyło w tej budowie także i wielu synów narodu żydowskiego urodzonych na polskiej ziemi. Dziś, panie prezydencie, od wielu lat Polskę i Izrael łączą serdeczne relacje. Polska jako państwo zawsze sprzyjała Izraelowi i chcę zapewnić, że nadal sprzyja. Cieszy mnie rozwijająca się współpraca, zwłaszcza w tych właśnie elementach nowoczesnej gospodarki, elementach nowoczesnej technologii, gdzie Izrael przoduje na świecie. Cieszę się bardzo z trzecich konsultacji międzyrządowych, które miały miejsce w drugiej połowie listopada zeszłego roku. One rzeczywiście stwarzają doskonałe pole dla współpracy. Także ze mną przyjechała tutaj do Izraela grupa młodych ludzi z polskich startupów, którzy chcą rozmawiać ze swoimi izraelskimi kolegami, którzy chcą dzielić się doświadczeniami, którzy chcą także pokazać swoje osiągnięcia. Mam nadzieję, że wizyta ta będzie nie tylko pożyteczna niezwykle dla rozwoju naszych relacji politycznych, ale mam nadzieję, że będzie także pożyteczna dla rozwoju naszych relacji gospodarczych. Chciałbym jeszcze raz potwierdzić, że Polska przede wszystkim sprzyja z jednej strony Izraelowi, ale z drugiej strony także sprzyja cały czas w bardzo silny sposób procesowi pokojowemu tutaj na Bliskim Wschodzie. Ogromnie nam zależy na tym, aby w tym niezwykle ważnym miejscu świata, gdzie te relacje bardzo często są trudne, one układały się jak najlepiej z poszanowaniem wzajemnym narodów, ale także przy uwzględnieniu wzajemnych potrzeb, a więc poprzez rozmowę, poprzez dialog, poprzez to, aby te relacje były układane, powtarzam jeszcze raz, wzajemnie, a więc bez narzucania z zewnątrz jakiejkolwiek woli przez inne państwa. Będziemy o tym z panem prezydentem dzisiaj rozmawiali. Będę miał także tą możliwość, aby w ciągu tych kilku dni mojej wizyty w Izraelu rozmawiać o tym również i z przewodniczącym Knesetu i z panem premierem. Mam nadzieję, że ta wizyta będzie dobra, mam nadzieję, że ta wizyta będzie owocna i mam nadzieję, że przyniesie ona owoce nie tylko we wzajemnych polsko-izraelskich i polsko-żydowskich relacjach, ale mam nadzieję, że przyniesie ona także i dobro w tej przestrzeni właśnie budowy pokoju i budowy atmosfery wzajemnego zrozumienia tutaj. Także przemówienia, proszę świata, państwa, wszelkie Polacy nazywamy przemówienia Bliskim Wschodem. Żydowskie. Panie prezydencie.